Cześć kochani, z tej strony Ms. Scarlett, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek RWDG pokolenie 4 Biały Płot. Dzisiaj przed nami troszeczkę luźniejszy odcinek, ponieważ postanowiłam wybrać się z całą rodzinką do takiej restauracji dla dzieci. Może nie całą rodziną, ale na pewno chciałabym, żeby był Kurt, żeby była Ariel i ich dzieci. I prawdopodobnie pójdziemy z Holidayem i Zeusem oraz Hadesem, bo wydaje mi się, że innego dzieciaczka, czy innego dzieciaczka, żeby no Persefony ze sobą nie zabierzemy. I chyba będzie fajnie. Znaczy nie wiem, czy Kurt ich, czy Kurt w sensie dzieci Kurta znają się z dziećmi Dave'a, więc zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Najpierw muszę popatrzeć na to wszystko, jak się będą znali, to będziemy musieli się zaprzeźć, rozumiecie. Dobra, zapraszam Was do oglądania, pamiętajcie o stawieniu łapki w górę, bądź jakieś komentarza, subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, będzie mi naprawdę bardzo miło. No co, może będzie fajnie, nie? Żadnych większych zmian nie ma, bo jak mówiłam odcinek po odcinku, to chyba już jest ostatni, jaki dzisiaj będę nagrywać, tak mi się mu wydaje, więc trzy pod rząd to dosyć dobrze. Ale wciąż te pieniądze jakby są na etapie tutaj zarabiania. Holly jest aktualnie w czwartej ciąży, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Na razie sobie zapozuję, bo muszę przemyśleć pewne sprawy. Tutaj maluszek jest głodny, tutaj maluszek jest głodny. Tutaj też nam płacze dzidziuś, więc tak, ty zmienisz brudną pieluszkę, będziesz kołysać, będziesz przytulać, rozmawiać oraz podrzucać i kołysać, natomiast ty, mój drogi, przystopuj, podejdź tutaj, zrobisz tutaj miejsce i umieścimy tak, posadzimy w foteliku przede wszystkim tak, Zeusa, więc chodź po Zeusa. Gdzie jesteś? Hades, tutaj możesz też zostać, nie wiem, pobaw się w tym czasie jakąś zabawką. Zeusek będzie mieć dzisiaj prawdopodobnie urodziny, tak? Ale jest jeszcze za wcześnie, jest dopiero północ 23, więc no chyba jeszcze tych urodzin nie... Chociaż właściwie można byłoby mu już zorganizować. Dobra, nie, na razie ich ogarniemy, żeby oni mieli w miarę jakieś takie pozytywne nastroje. Tak jak wam wspominałam, ja Holly będę postarzać w ten sam dzień, co będę postarzać Dave'a, ponieważ jak wiecie, te czasy podczas ciąży jest zatrzymany. Teraz ustawiłam w MC Command Center, żeby zatrzymanym nie był. Natomiast... no trochę już tego minęło, więc chciałabym to tutaj w ten sposób naprawić. Nie chcę, żeby ona była aż tyle młodsza od swojego męża. Tutaj mamy dwie jajecznica. No to chyba weźmiemy i po prostu tę sałatkę. Weź porcję dla Zeusa. Musisz jakoś pieska minąć. I tutaj posadzisz Hadesa. Co ty robisz? Młody zjedz. Hades, skończ się bawić. Pójdziesz po niego? Czy się zawiesiłeś? Pewnie się zawiesiłeś jak zawsze, więc muszę cię zresetować i tutaj posadzisz Hadesa, nie wiem co chodzi mi z tą grą, ale naprawdę widzicie, strasznie dużo się takich małych bugów różnych pokazuje, więc a co to za minusy się tu dzieją? Co to za minusy się dzieją? Ty sobie tutaj skorzystasz, weźmiesz sobie prysznic i oczywiście będziesz coś zjadać, jakieś resztki. Młody już zjadł? O Jezu! No to musisz trochę poczekać, bo mama też musi mieć czas dla siebie. Albo tatuś się tobą zajmie. W sumie dzisiaj jest piątek, ty powinieneś iść do pracy, ale aż do godziny 18. No to będzie trochę... Ale możemy w sumie pracować z domu i też będzie. Brawo, gratulacje. O Jezu, Hades, 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 Hades. I tutaj będziesz wyjmował Zeusa. Hades będzie w tym czasie sobie jeść. Więc niestety narobi w pieluchę. Kurde, ile tu jest zabawy z tymi dziećmi. Możesz go tutaj posadzić. Hadesa korzystać z nocnika. Ty sobie sam tutaj skorzystasz, bo już potrafisz.
i zaraz będziesz brać prysznic, zaraz cię będziemy kąpać. Natomiast ty sobie może, kochana, weź tutaj usiądź, nie jedz nas siedząc, znaczy na stojąco, ty też sobie weź jakąś tam resztkę jedzenia w tym czasie, kiedy dzieci załatwiają swoje potrzeby. A czy też masz taki brzuszek? Masz już brzuszek, już ta ciąża widoczna jest cały czas. A w sumie to nawet dobrze. Możesz sobie usiąść i porozmawiasz przynajmniej ze swoją żoną. Jak już wspomniałam, będzie to ostatnie dziecko, więcej produkować już nie zamierzam. Nie, no co ty robisz? Jakie połóż? Nocnik jest zajęty aktualnie. Kończysz już? Ucz Hadesa korzystać z nocnika. A ty w tym czasie gdzieś tutaj podejdź, bo jak Dave zje, to będzie ci kąpać. Boże, jaka to jest wymiana, nie? Przygotuj skąpiel z bąbelkami dla Zeusa. Nie wiem, czy Zeus w ogóle taką miał. Jak wiecie, dziecko, zanim przejdzie do następnej grupy wiekowej, musi mieć na maksa rozwiniętą przynajmniej jedną umiejętność. W wypadku Zeusa jest to korzystanie z nocnika. Wydaje mi się, że w wypadku Hadesa pewnie też to będzie korzystanie z nocnika, bo to jest jednak najłatwiej nam rozwinąć. No, na brudny nocnik idzie robić kupę. No co, kupa po kupie. Tak to już jest. Ale fajnie, fajne ujęcie, bo właściwie czwórka naszych dzieci będzie na jednym zdjęciu, nie? Więc pstrykniemy tutaj fotę. Czwórka dzieciaków na jednej fotografii się pojawi. Ty idziesz tutaj myć. Co ty masz do robienia? Chyba nic, ale możesz sobie posiedzieć tutaj i popilnować młodego, żeby dobrze swoją potrzebę załatwił. Ale wiecie, o czym myślę? Bo myślałam cały czas, żeby się przejść do tej restauracji. Tylko widzę, że z tymi dziećmi to tak... ich nastrój, tutaj energia dosyć kiepsko się prezentuje. Więc już sama nie wiem. Wiesz co, może jednak nie pilnuj go, tylko pogłaśaj. Wygłoś kazanie o piciu kałuży. Nie będziesz go chwalić, ale możesz jeszcze coś tutaj przyjaznego zrobić. Przytulić pieska w międzyczasie. Niedobrze ci? Czy po prostu jest brudno? Dobra, jedno dziecko odhaczone, to teraz kąpiel z bąbelkami dla Hadesa, Dave. A Zeus. Może się zdrzemni? Chociaż właściwie ty powinieneś iść spać o tej porze. To może mama cię tutaj uśpi. Czytaj małemu dziecku do snu i będziesz czytać Zeusowi. A ty położysz jeszcze raz Hadesa spać, bo wy też możecie, czy powinniście spać. Przecież jest dopiero godzina 4 rano, a tutaj pełnia życia się dzieje. No i pójdziecie się zdrzemnąć. Ty, panie, będziesz chyba z domu pracować dzisiaj. Tak mi się wydaje, żebyśmy mogli się wybrać faktycznie na ten taki obiad wspólny. Ale muszę sprawdzić to, o czym wam mówiłam. Czy ty na pewno znasz dzieci Kurta? Jakub, czyli Kubę znasz, a panią młodszą siostrę Kuby nie znasz, więc będzie trzeba się najpierw wybrać tutaj do Kevina, do domu. Persefona ma wkrótce urodziny, zestawienie Tantiem. Czyli już, Persefona, jutro będziesz miała urodziny, a Zeus to co? Właściwie rzecz biorąc, tę imprezę urodzinową Zeusa możemy zrobić w restauracji. Świętuj urodziny Zeusa. Na pewno nie omieszkam. Wiecie co? Zrobimy tak. Ty pójdziesz tam na zwiady do Kevina, zobaczyć jak tam jego dzieci, żebyśmy mogli też je zaprosić. Gdzie mieszkał Kevin? Gdzie mieszkał Kevin? Kevin mieszkał w Windenburgu, więc udajemy się do Windenburga.
dzieci jeszcze małe ma, w sensie Zuzannę, ale to dobrze, bo przynajmniej Hades będzie miał się z kim bawić. No i poznamy tę Zuzannę, żebyśmy mogli razem się wybrać do tej restauracji na ten obiadek, śniadanie, obiad rodzinny. W sumie obiad będzie już rodzinny, bo to już taka godzina na pewno będzie dosyć spora i pokażę wam, jaką restaurację pobrałam i jak to wszystko mniej więcej wygląda. Oczywiście postaram się pokazać wam też autora, bo jakbyście byli zainteresowani, żeby sobie ją pobrać, żebyście wiedzieli co i jak. Okej, gdzie jest Zuza? Zdradź sekret. Jest Zuzka. Zabawne powitanie. Właściwie to idź po prostu się z Zuzką powitaj. Powitaj, przywitaj. Espina. Barisha. Dobra, znasz już Zuzkę, to może zaplanuj wydarzenie towarzyskie. Przyjęcie domowe, uroczysta, wesele, pieczenie, przyjęcie urodzinowe. Nie można zaplanować prestiżowego wydarzenia na dzień, w którym odbywa się święto. To nawet dobrze. Jubilatem będzie na pewno Zeusek. Gośćmi będzie Dave, Hades, Holly, Avril, Taylor, Zuzanna i chyba Jimmy. Kurt i Ariel i Jakub, tak? Najbliższa rodzina przede wszystkim. O, nikogo nie pominęłam. O, Hayley to sobie tam zostawiamy, no bo Hayley to jednak coś innego. Żywieniowca można olać i miksologa i artystę scenicznego. Ponieważ chcę, żeby to było w restauracji. Elegancki klub, rezydencja, kawiarnia, basen, ogrody, prastare ruiny, restauracja. O, właśnie, w tej restauracji będziemy to robić. No i idziemy. Tak, wiem, że w kalendarzu można dokładną godzinę zaplanować, natomiast ja chcę już to ogarnąć właśnie w tej chwili. Jeżeli Simowie będą mieć dosyć kiepskie nastroje, to nie bójcie się, ja im to wszystko po prostu podciągnę, bo będę na cheatach tutaj lecieć kodach, no ale czasami trzeba, żeby to wszystko miało ład i skład. Dobra, mamy tutaj całą naszą imprezę urodzinową, a teraz wam opowiem troszeczkę o samej tej miejscówce. Dosyć sporo nas tutaj jest, jak widzicie. A jeżeli chodzi o miejscówkę, wydaje mi się ona stosunkowo fajna, przede wszystkim dla dzieci, bo mogą się tutaj pobawić, zjeżdżać. Tutaj mamy jakieś lodówki turystyczne. Wprawdzie, jeżeli chodzi o miejsce, jest z tym kiepsko, no ale... no cóż, trudno. Działania, utwórz grupę. Kogo będziemy mieć? Zeusa, Holly, Hadesa na pewno. Bardzo chciałam, żeby to były też te dzieci. A czemu nie mogę utworzyć z dziećmi grup? Gdzie są ich dzieci? Nie przyszli? Jak to nie przyszli? Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Przecież musi być. Jakub też. No bez przesady. Zuzanna już tu... Aha, już tu jest. Dobrze. No to robimy działania. Jeszcze raz utwórz grupę. Jakub, Ariel, Kurt, Zuzanna na pewno. I na pewno nasza rodzina. To jest ile? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. No zróbmy z... A nie możemy więcej? Tylko 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No dobrze, to zrobimy taką grupę. 3, 4, 5, 6. Wszędzie jest tylko miejsce na 6 osób, więc będziemy musieli tutaj ten stolik troszeczkę zmienić, żebyśmy się zmieścili. Ten albo ten. Może zmienimy ten stolik.
Po prostu trzeba nam czegoś większego, na przykład tego. I przeniesiemy to, skasujemy to, stolik ustawimy gdzieś, myślę, tutaj. O Jezu, żeby oni się nie klinowali czasem w tej knajpce, bo to będzie mistrzostwo. A, bo tu jest ten wysoki. No przecież. To jeszcze raz, gdzie jest ten niższy stolik? Powinien być tańszy. O, jest. Wiem, te dzieci z nami nie usiądą najprawdopodobniej przy nim. Więc ja będę co? Będę musiała dostawić te krzesełka dla dzieci, takie? I to tak będzie działało, czy nie będzie działało? O, te w sensie. Poproś o stolik. Fajny jest tutaj ten kelner, królik. Gorzej z babcią. Avril nie będzie brała jakiegoś czynnego udziału w całej tej imprezie urodzinowej. No to musimy tutaj posadzić Zeusa. Nie, nie Zeusa, bo Zeus będzie mieć urodziny. Tutaj posadzimy na razie Zuzannę. I tutaj posadzimy na razie Hadesa. A ty przynieś ciasto i będzie to ciasto z niebieskim konfetti. To usiądź tu. Co to kto? Ta niebieska simka. Przynieś ciasto. Ciasto z niebieskim konfetti. Dodaj świeczki urodzinowe. I tutaj będziemy robić... Postaż Sima. I będzie to... A czekajcie, bo to Zeus miał mieć urodzinę, nie? Chwila, to jak to działa? Pomoc ze świeczkami, Holly. A, te wszystkie swoje dzieci musisz tutaj poogarniać na miejsca. A zaraz ktoś małą pewnie wyciągnie stąd. Jakie tutaj romanse się wszędzie kręcą w ten dzień miłości. Gdzie ty idziesz? Impreza urodzinowa Zeusa Brixtona. Jakby ktoś miał wątpliwości, ale nie powinien, no to faktycznie widzicie, że Zeus ma te urodziny. A bo ty z siostrą rozmawiałeś, to jakaś ożywiona rozmowa może. O, widzę, że wy też sobie coś siedzicie. Więc wszystkiego najlepszego dla naszego maluszka, kochani moi, który teraz będzie przechodził w następną grupę wiekową. Dostał tam po jednym punkciku, więc w miarę fajnie, był aniołkiem, więc ja bym chciała, żeby Zeus był... wrażliwy, żarłok, niechlujny, miłośnik kotów. Możesz być po prostu miłośnikiem psów. I możesz mieć tutaj cechy społeczne. O, tak mi się wydaje. Jeszcze tak nie mieliśmy chyba. Patrzcie, jaki Zeus! Oj, 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 oj! Co ci jest? Aha, bo ty jesteś smutny. Więc, dobra. Weź kawałek razem. Niech wszyscy poczęstują. Aha, nie możecie siąść tutaj. Tak trochę kiepsko mi się wydaje. Holly, wiesz co? Weź ty wypuść młodego.
bo fajnie by było, żeby dzieci się pobawiły. Ty się zapoznaj z kuzynem, przyjazne powitanie. A, żebyś ty miał jakiegoś przyjaciela, może to by było dobre, nie? co wy możecie sobie razem robić? Nie wiem, zabawne... A to już było zabawne powitanie miało być. Wiem, że on wygląda strasznie. Kiedyś go przebiorę, obiecuję. Wy jesteście za duzi, żeby się tu bawić, ale może tu się po prostu... Poproś o huśtanie się razem. To może wy się tu zapytać, czy możesz pochuśtać i idź się pochuśtać z Jakubem. Natomiast ja bym chciała, żeby dzieci zostały stąd już wyjęte. Ty możesz iść tutaj, baw. O co chodzi? Jimmy umiera? Żartujecie, w Dzień Miłości tutaj jeszcze róże dawał Avril. Naprawdę? Jezu, na urodzinach? Ojej! Jezu, wszyscy po kolei tutaj umierają już. No to fajne urodziny nam się, kochani, złożyły. Fajna ta impreza. No ale chłopcy się huśtają. Chłopcy mają wywalone. Zeus i Jakub. Jakuba muszę przebrać, Zeusa przebiorę. Ale przebiorę ich naprawdę już na przyszły odcinek chyba, bo... Nie ma co tutaj. W Dzień Miłości. Ale ktoś mi to mówił, że w Dzień Miłości chyba Billy Joe też umarł w Dzień Miłości, prawda? Więc przyniosę sobie go tutaj i będzie trzeba go dać na cmentarz, bo cóż innego. Natomiast ty idź się może tutaj bawić w basenie z pijeczkami. Pewnie jesteście ciekawi, jak wygląda Zeus, więc wchodzimy już, kochani, do kasa, żeby go pozmieniać. Kochani, już skończyłam przerabiać Zeusa. Stwierdziłam, że nie będę mu zmieniać fryzury, w której wyskoczył, bo w sumie chyba jeszcze jej nie wykorzystałam na chłopakach, a całkiem fajnie się prezentuje. Tak z twarzy prezentuje się nasz Zeus. To jest jego strój codzienny. Przechodząc do następnych części garderoby, prezentują się one mniej więcej w tym stylu. Stosunkowo prosto, tutaj jakieś wiele dziwnych innowacji nie ma. Strój na upał zrobiłam mu taki z czapką, ponieważ on ogólnie mieszka przecież na pustyni, więc tam będzie naprawdę bardzo ciepło, ta czapka z pewnością mu się przyda. To jest jego strój na chłodną pogodę. Wprawdzie tam, gdzie mieszka, chłodna pogoda nie występuje, bardziej powinien być to może strój jakiś taki nieprzemakalny, bo tam ewentualnie tylko leje, chciałam powiedzieć, deszcz pada. Ale myślę, że tak na razie możemy to zostawić i już wracamy z powrotem do rozgrywki. Nie ukrywam, że i tak dzisiejszy odcinek jest iście depresyjny i właściwie rzecz biorąc to, co się na nim wydarzyło, to trochę jest kiepskie. Myślę, może skorzystaj z toalety. A czemu on się mi... A nie, zapisał mi się. Jezu, myślałam, że mi się nie zapisał. I niepotrzebnie całego go przerabiałam. No, oczywiście zdjęcia ze śmierci musiały się pokazać. Och, o Jezu, Jezu, Jezu. A czy ty możesz jeszcze pozować? Nie możesz, bo ty chyba nie jesteś jakiś taki sławny, mi się wydaje. Gdzie to było? Wizerunek? Dobra reputacja. Właściwie rzecz biorąc... Obnoś się bogactwem. Czy parasol, patrz, chmury? Nie, no nie możesz, nie możesz. To wszystko, na co możesz sobie pozwolić. Aj, przykra sprawa. Gdzie jest twoja żona? O, tu jesteś. Weźcie może coś miłego dla siebie, zróbcie romantyczne pocałuj, romantyczne okaż czułość, ty możesz też ją pocałować, czy coś, bo dzisiaj Dzień Miłości, wszyscy zawsze umierają w Dzień Miłości. Ostatnio był to chyba właśnie, mi się wydaje, że Billy, tak jak mówiłam, i chyba Andy umarł właśnie w Dzień Miłości, coś takiego mi się wydaje. O, romantyczne... Wręcz romantyczny prezent. Nagrobek. Mały wydruk. Nic tutaj nie ma. A może zestaw do hodowli ziół jej wręczyć. O, Jezus. O, a ty możesz powydawać rozkazy. Bo ty masz wydawać rozkazy. Tu jest tyle simów, że wydaj rozkaz 20 pompek. O, widzisz. Jej też, wydaj rozkaz, uwaga. Kochani moi, ja
Na dzisiaj będę kończyć odcinek. Mam nadzieję, że RWDG Wam się podobało. Oczywiście zapraszam Was na kolejne odcinki z tej serii. Zapraszam Was na Instagram, zapraszam Was na Facebooka. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pamiętajcie o zostawieniu komentarza czy łapki w górę, bądź subskrypcji, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału. Życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się cieplutko. Cześć!